11 października w Szkole Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich w Ursynowie upłynął pod znakiem wyjątkowej uroczystości. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem na ucznia naszych pierwszoklasistów. Dzisiaj 8 uczniów włączy się do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ursynowie. Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne w pięknym występie okolicznościowym. Popisy uczniów podziwiali zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Anna Kwiecień, poseł na Sejm RP, władze samorządu gminy Głowaczów, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci, panie sołtys wsi Ursynów i Stanisławice, rodzice oraz cała społeczność szkolna. Starszy brat, jak gdyby wszystkie rozumy zjadł. Ja chciałem coś powiedzieć do mojej siostrzyczki, a ona odejść mały uczeń się w tabliczki. Tabliczki czekolady? Nie, bez wątpienia. Chodziło o tabliczkę, tego mnożenia. Mierzyk kuzyn, co jest strasznie zarozumiały, ty nie rusz komputera, bo jesteś za mały. Słuchajcie, ja mam pomysł, o dziś się nie damy. Przecież jesteśmy pierwszoklasistami. Każdemu, kto jest taki duży, mądry taki... My jeszcze pokażemy, co mogą pierwszaki. Chociaż mamy, mamo, lat naprawdę niewiele, choć lubimy rózgi. Szum w klasie słychać tylko wyraźnie. Co szumi, spytasz, to nasze mózgi. Wchodzą do głowy cyfry, literki, sylaby, zdania i inne treści. Sami się czasem zastanawiamy, czy to się nam wszystko w głowie zmieści. Jeśli tutaj już wejdziecie, grzeczność musi was cechować. Co trzeba umieć i wziąć do głowy, aby mówili o was wzorowy? Gdy pomocy ktoś wymaga, zawsze chętnie mu pomaga. Uśmiech jest niezmiernie w modzie, więc uśmiecham się na co dzień. Umiem przyznać się do winy, bo nie bolą przeprosiny. Dla mnie sprawa to nie nowa, grzecznie prosić i dziękować. Zamiast kłótnią sobie szkodzić, lepiej mądrze się pogodzić. Na przerwach nie biegam, nie krzyczę też wcale, ale za to z kolegami bawię się wspaniale. Pięknie piszę, dobrze liczę i czytanie, chociaż trudne, pilnie i wytrwale ćwiczę.
Powiedz nam jeszcze, mój młodszy kolego, czy dobrze znasz katechizm dziecka polskiego? Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? W jednym z celi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Kim twa ziemia? Mą ojczyzną. Kim zdobyta? Krwią i blizną. Ty ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Powiedzcie, pierwszaki, co zrobić w domu, co przygotować, aby do szkoły się naszykować. Peski. Zastrugane. Wziąki. Spakowane. Główki. Wypocięte. Buzie. Uśmiechnięte. Cóż mam powiedzieć, egzamin zdany celująco. Hurra! Wasze życie w tej szkole zapowiada się obiecująco. Jak być dobrymi uczniami, doskonale wiecie, teraz już z honorem ślubować możecie. Część oficjalną spotkania rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Wspólne zachowanie sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję. Ślubuję. Pięknym momentem uroczystości był wpis każdego pierwszaka do kroniki szkolnej. Tego dnia nie zabrakło wielu ciepłych słów i gratulacji skierowanych do pierwszoklasistów. Otrzymali oni także wiele prezentów. W związku z obchodzonym Dniem Edukacji Narodowej, również całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły przekazano szereg życzeń, podziękowań i słów uznania. Widzę ogromny potencjał w tych młodych ludziach. Ale to wszystko jest dzięki wspaniałemu gronu pedagogicznemu. Bez nauczycieli, którzy tak znakomicie przygotowali chociażby dzisiaj tych młodych uczniów do tych występów, do tego pasowania, proszę Państwa, trudno by było. Natomiast Wy, drodzy nauczyciele, Waszą pracą właśnie pokazujecie, jaki jest ogromny potencjał, jak bardzo kreatywne są te dzieci, jak są wspaniali, uzdolnieni chociażby w zakresie artystycznym, jak pięknie mówią, szanowni Państwo. Jestem naprawdę pełna podziwu i uznania. Życzę Wam wielu sukcesów, radości i aby znajomości, które tutaj zawrzecie, przetrwały na bardzo długo, a wiedzę, którą zdobędziecie w murach tej szkoły, żeby ta wiedza pozwoliła Wam na bardzo dobry start i aby była mocnym fundamentem w dalszych etapach Waszej edukacji. Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich w Ursynowie pragną złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom placówki oświaty najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji spełnionej funkcji. Życzymy Państwu pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. Dziękujemy wszystkim pracownikom zespołu szkół w Ursynowie za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Niech Wam nigdy nie zabraknie cierpliwości i troski o dobro wspólne, jakim jest poważana Wam młodzież. Życzymy również zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Uroczysty apel w ursynowskiej szkole zakończył się w takt skocznie odtańczonego krakowiaka. Thank you.
szczepień.